Dobry wieczór Państwu. Widzimy się po długiej przerwie na żywo. Z tej strony Maciej z Coffee Desk. Jesteśmy przy ulicy Próżnej 7 w Warszawie, gdzie mieści się jedna z naszych kawiarni, a także sala szkoleniowa i dziś występuje ona w roli naszego studio. Dajcie znać, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać. Oczywiście standardowo zrobimy sobie kilkuminutowy wstęp i poczekalnie dla spóźniarskich, zanim przejdziemy do głównego tematu, a tym będzie dzisiaj kontrowersyjny być może temat, czyli kawa rozpuszczalna jakości specialty. Czy to jest w ogóle możliwe? Jak ona powstaje? Czy udaje się w procesie przygotowania tej kawy zachować odpowiednią jakość? Dlaczego to tyle kosztuje? I czy ma to w ogóle sens? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć, postaram się rozwiać Wasze wątpliwości, więc liczę dzisiaj na Waszą aktywność, liczę na to, że będziecie dawać znać o swoich właśnie może wątpliwościach, albo po prostu wyrazicie swoją ciekawość. Jestem tutaj tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim po to, żeby rozjaśnić nieco ten temat, ponieważ jest to nowość, szczególnie na rynku specialty. Jest to dla niektórych egzotyka, a dla innych być może również herezja. Natomiast fakt jest taki, że taka kawa na rynku już istnieje i to od ładnych paru lat, a teraz od tego miesiąca znajduje się również w ofercie Coffee Deska. No i ta premiera, która wiąże się z premierą kaw rozpuszczalnych spod szyldu Savage Coffees, wywołała sporą dyskusję zarówno na grupie Coffee Desk Kawowe Wsparcie, jak i na krakowskiej kooperatywie kawowej, jak również na facebookowym profilu Coffee Deska pod postem, w którym zaprezentowaliśmy Wam ten produkt, w związku z czym postanowiliśmy dzisiaj, że damy się wywołać do tablicy i damy się tutaj wyjaśnić wszystkim sceptykom, ale i być może my wyjaśnimy Wam co nieco zagadnień związanych z tematem. Sprawdzam frekwencję. Wydaje mi się, że chyba wszyscy zainteresowani już są. Powoli do nas dołączają kolejni widzowie. Cieszę się, że widać, cieszę się, że słychać. Dzisiaj jesteśmy w takim troszeczkę nowszym technicznym zestawieniu sprzętowym. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała i bez żadnych problemów dobrniemy do końca. No dobrze, skoro mamy już za sobą wstęp, to myślę, że warto jest przejść do rzeczy i zaczniemy od historii, jak zawsze. Opowiem Wam słów kilka na temat tego, jak kawa rozpuszczalna w ogóle powstała, kto ją wynalazł, po co w ogóle ona została stworzona i jaka była ewolucja tego produktu. Pierwsze wzmianki na temat kawy rozpuszczalnej to już końcówka XIX wieku. Jest kilka wersji dotyczących tego, kto tę kawę rozpuszczalną wynalazł. Według każdej z nich jest to inna osoba. Pewne jest to, że pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii zarejestrowano patent na kawę rozpuszczalną. Podobnie było w Nowej Zelandii, a także przez wiele lat za wynalazcę kawy rozpuszczalnej uchodził Japończyk, który miał zaprezentować swoje odkrycie na takich targach w 1901 roku w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to jest, tak jak powiedziałem, przełom wieku XIX i XX, zatem historia kawy rozpuszczalnej liczy już sobie ponad 120 lat. Nie jest to zatem nowy produkt, ale oczywiście przez cały ten czas przechodził on rozmaite ewolucje i zmieniał się sposób produkcji kawy rozpuszczalnej. To, co warto podkreślić, to fakt, że kawa rozpuszczalna na samym początku była używana m.in. w wojsku na frontach I i II wojny światowej. Pomagała ona żołnierzom podnosić morale, czy to na początku w formie takich ciastek kawowych, czy już później klasycznego pudru, który rozpuszczali sobie żołnierze na froncie. To właśnie m.in. dla nich tę kawę rozpuszczalną wojsko wprowadziło w armii amerykańskiej. I rozwój technologii produkcji kawy rozpuszczalnej to jest właśnie okres mniej więcej po II wojnie światowej, kiedy to Szwajcarzy z Nestle zostali poproszeni przez właśnie rząd amerykański czy armię amerykańską o rozwinięcie tej technologii, co się udało i w ten sposób opracowali oni produkt o nazwie Nescafe, które stało się hitem właściwie z dnia na dzień i do dziś jest najpopularniejszą marką kawy rozpuszczalnej na świecie. Swoją drogą, według rozmaitych statystyk, kawa rozpuszczalna stanowi 25% całej światowej konsumpcji kawy. Można zatem powiedzieć, że co czwarta filiżanka kawy wypijana na świecie to właśnie kawa rozpuszczalna.
Oczywiście nie jest to kawa rozpuszczalna jakości specialty, a coś zupełnie innego, ale my dziś zajmiemy się właśnie tym nieco niszowym tematem, no i postaram się Wam przybliżyć to, jak w ogóle taka kawa powstaje. Może właśnie od tych technikaliów zaczniemy. Ja tutaj cały czas będę jeszcze spoglądał na Wasze pytania i będę starał się na nie w międzyczasie odpowiadać, także nie krępujcie się i możecie je tutaj w czacie wpisywać. Zatem kawa rozpuszczalna, taki pierwszy chyba oczywisty zarzut i najczęściej powtarzający się wśród jej sceptyków, to taki zarzut, że to w ogóle nie jest kawa, że to jest jakiś przetworzony produkt. No i tutaj śpieszę donieść, że nic bardziej mylnego. Kawa rozpuszczalna jest kawą, powstaje z ziaren kawy i przeobraża się z gotowego naparu później w taką formę proszku czy granulatu, do którego następnie dodajemy odparowywanej w tym procesie produkcji wody. Dzieje się to oczywiście w sposób zindustrializowany i zwykle na bardzo dużą skalę i zwykle również przy użyciu surowca najniższej jakości. Więc w takiej przemysłowej wersji kawa rozpuszczalna produkowana jest od A do Z w jednej fabryce, w jednym miejscu, zatem przyjeżdża tam surowa, zielona kawa, następnie jest ona na miejscu wypalana, mielona, zaparzana i staje się następnie w wyniku różnych procesów kawą rozpuszczalną, pakowaną do słoików i wysyłaną na cały świat. Te różne procesy, w wyniku których kawa z zaparzonej staje się rozpuszczalną, to przede wszystkim dwie metody: metoda freeze drying i metoda spray. Zaraz o tym opowiem, jak to wszystko wygląda, natomiast zanim przetworzymy kawę na samą kawę rozpuszczalną, no to jeszcze najpierw trzeba z niej zrobić normalny, prawdziwy napar. Ten napar oczywiście nie powstaje w dripie, czy w chemeksie, czy tym bardziej w ekspresie ciśnieniowym, ale w nieco bardziej zmodyfikowanym środowisku. Mówię tutaj oczywiście o takiej przemysłowej produkcji, o tym, jak na co dzień produkuje się większość kawy rozpuszczalnej, nie o kawę specialty. Tutaj będzie kilka różnic, do których też za moment nawiążę. Zatem kawę rozpuszczalną produkuje się w taki sposób, że po jej wypaleniu i zmieleniu w takich dużych rolkowych młynkach wytwarza się coś w rodzaju koncentratu. Kawę zmieloną wsypuje się do takich specjalnych silosów, które następnie napełnia się wodą i całość poddaje się działaniu wysokiego ciśnienia, dzięki czemu temperatura ekstrakcji może być dużo, dużo wyższa i to jest grubo ponad 100 stopni Celsjusza. W ten sposób uzyskuje się bardzo gęsty napar i następnie zwiększa się również jego koncentrację poprzez z kolei odmrażanie wody. W tym kontrolowanym ciśnieniu obniża się temperaturę do około minus 5 stopni Celsjusza, dzięki czemu również dzięki zastosowaniu takich specjalnych mieszalników wewnątrz tych kadzi kawa nie zamarza, ale udaje się oddzielić od niej część wody i powstaje taki gęsty koncentrat. I w następnej fazie z tego gęstego koncentratu ponownie oddziela się częściowo wodę i powstaje coś w rodzaju takiej plazmy, takiego gęstego żelu, takiej po prostu długiej masy, trochę wyglądającej jak ciasto na makaron, i ta długa taka plazma, taki żel kawowy, to jest bardzo, bardzo skoncentrowana kawa. I ta właśnie bardzo skoncentrowana kawa, z której usunięto poprzez wymrażanie w kontrolowanym ciśnieniu większość wody, wciąż jednak zawiera wodę, trafia do takiego długiego tunelu, gdzie zostaje zamrożona lub gdzie zostaje poddana technice spray. I teraz o tych dwóch technikach właśnie Wam powiem. Tutaj już zaczynamy właściwy taki proces produkcji kawy rozpuszczalnej, tego granulatu. Zatem mamy koncentrat kawowy w formie takiego właściwie kisielu kawowego i możemy z nim zrobić dwie rzeczy. Jeśli idziemy w metodę spray, to potrzebujemy takiej wysokiej, ponad 20-metrowej wieży, na szczycie której zaczynamy kawę rozpraszać, zraszać ją takim po prostu dyfuzorem. I te malutkie kropelki kawy, które są zraszane, trafiają na taki strumień bardzo gorącego powietrza, który uderza w nie z ogromną prędkością i dzięki temu, że ta kawa jest zmrożona jako ten koncentrat, gorące powietrze, które w nią uderza, wyparowuje błyskawicznie wodę i całość spada sobie na dół tej wieży jako po prostu pył i następnie na dole jest kolekcjonowana i powstaje w wyniku tego już finalny produkt, jakim jest proszek, z jakiego się robi między innymi kawę rozpuszczalną, ale można też w ten sposób produkować mleko w proszku,
czy wszelkie inne takie sproszkowane produkty instant. Zaletą tego typu produkcji, czy tej technologii spray drying jest w to, że ona jest tania w zastosowaniu, ale niestety jej produkcja odbywa się z kosztem, czy jej kosztem jest obniżenie jakości kawy, po prostu. Czyli kawa produkowana metodą takiego właśnie sprayowania, tak to sobie nazwę, po prostu gorzej smakuje, traci swoje walory, a to w wyniku działania powietrza o bardzo wysokiej temperaturze, które w zależności od użytej metody czy urządzenia wynosi od 200 do nawet 400 stopni Celsjusza, więc no, możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób działa to na ten skoncentrowany kawowy napar. Odpowiedzią na te problemy, które wiążą się z procesem spray drying, będzie proces freeze drying, czyli suszenie poprzez zamrażanie. Tutaj znów cofamy się do etapu, w którym mamy już ten koncentrat, ten taki gęsty, kawowy kisiel, ten napar, z którego odparowano już większą część wody i on trafia do takiego długiego tunelu, w którym panuje arktyczna zima. To jest temperatura około minus 50 stopni Celsjusza. W tych warunkach szokowo, błyskawicznie ta masa kawy, ta długa, około centymetrowej grubości, taka płaska, sprasowana kawa zostaje błyskawicznie zamrożona i następnie zostaje wstępnie pokruszona. I taki granulat zamrożony i pokruszony trafia do finalnego etapu produkcji, czy do finalnego urządzenia, w którym dokonuje się sublimacja. To znaczy, zamrożona kawa, ten granulat zamrożony, w którym wciąż znajduje się odrobina wody, znów w kontrolowanym ciśnieniu zostaje podgrzany do około 60 stopni Celsjusza. I dzięki temu, że mamy taką atmosferę niskiego ciśnienia i dzięki temu, że mamy taką błyskawiczną różnicę temperatur od minus 50 do 60, to woda, która jest w stanie stałym, czyli w formie kryształków lodu, błyskawicznie w procesie sublimacji odparowuje i staje się gazem. I dzięki temu uzyskujemy już finalnie. Przepraszam Was za kłopot, jesteśmy przy produkcji kawy rozpuszczalnej, czyli przy metodzie freeze drying. Zatem skończyłem w miejscu, w którym powiedziałem Wam, że poprzez zmianę temperatur z minus 50 do aż 60 stopni Celsjusza woda błyskawicznie z tego kawowego granulatu odparowuje i tym samym mamy już gotowy produkt, jakim jest kawa rozpuszczalna. Tak to wygląda w takiej, powiedzmy, Nescafe się zorientowało i postanowili interweniować. Nie. To po prostu problem z zasilaniem tutaj z baterią. Prawdopodobnie jeszcze raz będę musiał baterię w trakcie naszego spotkania zmienić, bo coś zewnętrzne zasilanie tutaj nie chce ze mną współpracować. No ale nic, to będziemy w międzyczasie reagować. Mam nadzieję, że dociągniemy do końca naszego spotkania. Wracając już do rzeczy, powiem Wam teraz o tym, jak wygląda produkcja kawy rozpuszczalnej jakości specialty, bo tutaj są pewne różnice, a z pewnością są te różnice w przypadku kawy, o której rozmawiamy, czyli kawy marki Savage Coffees, ale też kilku innych marek, dla których produkuje ten instant jedna firma z Nowej Zelandii. Ta firma nazywa się Newground i między innymi te kawy z Barna, o których wspominaliście, ale też kawy marki 3FE, jak również kawy Voila, takiej firmy ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko to produkują właśnie Nowozelandczycy z firmy Newground i oni mają taką dość innowacyjną technologię, która różni się od klasycznego freeze drying tym, że zaparzanie kawy przebiega w takich jak najbardziej zbliżonych do prawdziwych kawiarnianych warunkach. To znaczy, nie mamy tutaj podwyższonego ciśnienia i wysokiej temperatury ekstrakcji, tylko mamy ekstrakcję w normalnej 96-stopniowej wodzie. Całość ekstrahujemy do około 20% ekstrakcji, czyli dokładnie tak, jak robi się to w kawiarni, czy robi się to w domu. I następnie przekazujemy kartę do procesu freeze drying, więc mamy tę gotową kawę, która jednakowoż nie jest tak bardzo skoncentrowana, jak jest w przypadku kawy produkowanej przemysłowo. Zamrażamy całość, kruszymy i następnie bardzo szybko odparowujemy wodę dzięki takiemu szokowi termalnemu. Efektem tego wszystkiego jest właśnie proszek, czyli kawa rozpuszczalna. Zatem już tak podsumowując ten techniczny wywód, kawa rozpuszczalna jest kawą. Powstaje z ziaren kawy, które zostają następnie wypalone, zmielone, zaparzone i z tym naparem następnie robimy kilka rzeczy, żeby usunąć z niego wodę, którą następnie dodajemy z powrotem, kiedy już chcemy się napić kawy.
Nie ma tutaj jakiejś czarnej magii, nie ma tutaj dodawania nie wiadomo jakich substancji, jakichś chemikaliów, jakichś utrwalaczy, jakichś spulchniaczy, emulgatorów czy przeciwutleniaczy. Wszystko to to jest po prostu napar, z którego odparowano wodę. Zatem mam nadzieję, że tę kwestię mamy już wyjaśnioną, a ja w międzyczasie doczytam Wasze komentarze. Dobrze. Jest pytanie od Sebastiana Kownackiego. Dobry wieczór. Czy kawa z Panamy trafia do Nowej Zelandii, gdzie zostaje wypalona, żeby tam zostać przygotowana i następnie wysłana do Europy? Dokładnie tak jest. Zatem kawa z Panamy surowa leci, w przypadku Savage Coffee, leci do Nowej Zelandii, tam się ją wypala, zaparza, przetwarza w kawę rozpuszczalną i następnie wysyła z powrotem na cały świat, już spakowaną jako gotowy produkt, tak jak najbardziej. No to jeśli już sobie powiedzieliśmy o tym, jak się kawę rozpuszczalną produkuje, to jeszcze może odpowiem na takie pytanie, które być może części z Was się rodzi w głowie. Dlaczego większość kaw rozpuszczalnych dostępnych na świecie jest tak marnej jakości, że tak strasznie źle na ten produkt się nam kojarzy? Przede wszystkim dlatego, że proces produkcji kawy rozpuszczalnej jest zaawansowany technologicznie, mimo że ma już ponad, historia kawy rozpuszczalnej liczy sobie ponad 120 lat, i właśnie dlatego ten proces jest również bardzo drogi. Nie da się tanio wyprodukować kawy rozpuszczalnej, prawie że nie da się jej wyprodukować na małą skalę, choć właśnie ta kawa specialty w tej formie już nieco tutaj przeciera szlaki ku temu, żeby zmniejszyć taką minimalną skalę produkcji. No i w związku z tym, że ten proces jest tak skomplikowany i wymaga no tak wielu urządzeń, niestety jest to po prostu drogi produkt. I teraz jeśli chcemy produkować i sprzedawać go na dużą skalę, taką globalną, jak robią to te największe marki, no to gdzieś trzeba poszukać oszczędności i te oszczędności znajduje się zwykle w surowcu. Pakuje się po prostu najtańszy możliwy produkt, żeby obniżyć cenę finalnego słoiczka kawy rozpuszczalnej w tym przypadku. No i to jest również powód, dla którego kawy rozpuszczalne specialty są tak drogie. Dlatego, że tutaj się nie oszczędza na produkcie i zamiast wrzucać kawę za 2 dolary za kilogram surową, wrzuca się kawę za 6, 8 lub w przypadku Savage Coffee jest kilkadziesiąt dolarów za kilogram. Na tym polegają te różnice i stąd między innymi bierze się cena, ale o tych cenach jeszcze sobie dzisiaj pogadamy. Dobra, kilka pytań. Czym jest w takim razie popularna Neska, czy też inna rozpuszczalna, dostępna powszechnie w sklepach? To pytanie z czatu. No właśnie, jest to kawa, tylko jest to surowiec bardzo niskiej jakości. I jeżeli już na starcie mamy surowiec bardzo niskiej jakości, no to trudno nam będzie potem jako finalny produkt uzyskać coś dobrego. Nescafe i te inne duże marki jeszcze w procesie produkcji swoich kaw rozpuszczalnych odzyskują część utraconych ze względu na wysoką temperaturę produkcji zapachów i następnie te aromaty, które udaje się im odzyskać, z powrotem zraszają nimi kawę już w finalnym etapie, więc tam ten proces jest jeszcze bardziej skomplikowany i jeszcze bardziej taki wyrafinowany, powiedzielibyśmy. Tutaj w przypadku kaw rozpuszczalnych, przynajmniej tych od Newground, nie ma po prostu miejsca. No to jak już sobie przebrnęliśmy przez historię i przebrnęliśmy przez technikalia, no to chciałem jeszcze z Wami pogadać o tym, dlaczego w ogóle warto i czy w ogóle warto takiej kawy rozpuszczalnej spróbować. Dla kogo jest ten produkt, jakie on niesie ze sobą korzyści, czy on smakuje tak jak smakuje kawa podobna z dripa, czy gdzieś w kawiarni i czy to w ogóle wszystko ma sens. No to zacznę przede wszystkim od tego, że największą zaletą kawy rozpuszczalnej oczywiście jest wygoda jej przygotowania. I ta wygoda to po pierwsze krótki czas, jaki zajmuje nam przygotowanie kawy rozpuszczalnej, bo po prostu wsypujemy ją do kubka i zalewamy gorącą wodą. Po drugie, możemy tę kawę przygotować wszędzie, gdzie tylko chcemy. W samolocie, w pociągu, nie wiem, w górach, będąc na jakimś trekkingu, w pośpiechu, kiedy musimy na jednej nodze wybiec z domu i chcemy ze sobą zabrać kawę. No, słowem, wszędzie, gdzie macie dostęp do gorącej wody i kubka, to będziecie mogli się napić takiej kawy. I to jest oczywiście niezaprzeczalna największa zaleta tego typu produktu. Kolejną zaletą jest fakt, że jest to produkt w pełni powtarzalny.
jeżeli cały proces przygotowania kawy został już wykonany profesjonalnie w takich, powiedzmy, przemysłowych warunkach, to jedyne, co nam zostaje, to tylko dodać tej właśnie gorącej wody i jedyne, co możemy tutaj zepsuć, to proporcje, wlać za mało lub za dużo wody, no ale to, powiedzmy, jest dość łatwe do wyczucia i po nawet jednym ewentualnie nieudanym zaparzeniu już to każde kolejne będzie ok. Zatem nie musimy się martwić o to, czy dobraliśmy dobrą grubość mielenia, czy mamy odpowiednie ratio kawy do wody, czy zalaliśmy na raz, czy na 5 razy, czy zapomnieliśmy przepłukać filtr, czy nie, czy zalewamy w lewo, czy w prawo, czy nam się blokuje filtr, czy za szybko przycisnęliśmy ten aeropress, czy coś jeszcze innego się wydarzyło, czy skład wody mamy nie taki jak trzeba. Nic z tych rzeczy nas nie interesuje. Wsypujemy, zalewamy i zawsze jest co najmniej dobrze, a w przypadku niektórych kaw również bardzo dobrze. Zatem łatwość i przystępność tego typu produktów uważam za ogromną zaletę kaw specialty, ponieważ nie każdy, kto chce pić produkt dobrej jakości, musi od razu inwestować w komandantę, wagę, czajnik z konewką, dripper, filtry, serwer, konduktometr i jeszcze na końcu musi zainwestować całą masę czasu, żeby nauczyć się te elementy zgrać. Więc kawa typu instant czy kawa w kapsułkach są moim zdaniem doskonałym narzędziem do tego, żeby pokazać większej gamie czy większej grupie ludzi kawę jakości specialty od tej najprostszej strony. Od tej strony nie wymagającej bycia geekiem, nie wymagającej oglądania przez miesiąc Jamesa Hoffmana, czytania dziesiątków artykułów na blogu i ponoszenia dziesiątków porażek. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zaparzył sobie niedobrej kawy, kto nigdy nie pomylił ustawień mielenia, kto nie zapomniał przepłukać filtra, komu nie zapchał się dripper i tak dalej, i tak dalej. Zatem ta nauka przygotowania kawy specialty dla większości z nas jest fajną przygodą, fajnym hobby, natomiast nie wszyscy chcą się uczyć, jak przygotować produkt, żeby po prostu tym produktem się nacieszyć. Porównując świat kawy do świata na przykład dobrych win czy dobrych whisky, możecie zauważyć, że żeby po prostu nacieszyć się dobrym winem, wystarczy sobie kupić butelkę, otworzyć i wlać do kieliszka i już możecie pić doskonały produkt. Natomiast jeśli chcecie w domu przygotować sobie doskonałą kawę, chociażby taką gejszę z Panamy w formie ziarnistej, no to potrzebujecie całego arsenału urządzeń, które też kosztują, i potrzebujecie też tygodni, jeśli nie miesięcy, na poszerzanie swojej wiedzy, żeby dojść do poziomu, w którym będziecie w stanie wyciągnąć z tych jakże drogich ziaren coś, co będzie dla Was zadowalające. W przeciwnym razie, jeśli nie chcecie podjąć tego wysiłku, to jedynym miejscem, w którym możecie wypić dobrą kawę, jest kawiarnia. Gdzie też z tą jakością bywa różnie, raz lepiej, raz gorzej, nie zawsze się udaje. W związku z czym kawa typu instant czy kapsułki z kawą specialty to jest moim zdaniem przyszłość kawy specialty w tym znaczeniu, że jeśli my chcemy, aby była ona bardziej popularna, aby więcej produkowano kaw specialty kosztem kaw typu commodity, to właśnie musimy nie tyle zainwestować, co właśnie możemy wykorzystać to narzędzie, jakim jest instant, do tego, aby przekonać, przyciągnąć na stronę specialty wielką rzeszę konsumentów, którzy może i chcieliby pić ten dobry produkt, ale może niekoniecznie od razu chcą rzucać się na te wszystkie technikalia. Zatem ta przystępność, łatwość przygotowania to są moim zdaniem wielkie zalety kawy typu instant i jeśli ona jest przygotowana z surowca takiej jakości jak na przykład Savage Coffees, czyli jednych z najlepszych kaw, jakie w ogóle są na świecie tworzone, no to mamy już naprawdę mocną kombinację i sporo takich mocnych argumentów na rzecz kawy typu instant. Jedziemy zatem dalej. Kolejny argument to przydatność tego produktu. Kawa jest pakowana, przynajmniej ta, o której tutaj mówimy, ta w ofercie Coffee Deska, jest pakowana w indywidualne saszetki w atmosferze ochronnej z azotem, nie utlenia się i ma co najmniej 12 miesięcy przydatności do spożycia. Możecie sobie kupić 5, 10, 15, 20 rodzajów takich kaw, codziennie wybierać sobie inną saszetkę, miksować sobie kawy w zależności od nastroju i upodobań. Możecie sobie również zrobić degustację takich kaw i nie macie obaw o to, że one będą Wam wietrzeć. Każdy z Was wie, że paczka ziarnista kawy specialty nie tylko musi być świeżo wypalona, ale kiedy już taką paczkę otworzymy, to powinniśmy jak najszybciej taką kawę skonsumować.
No i to oczywiście rodzi pewne problemy, bo z każdym dniem taka kawa nam wietrzeje, czujemy, że tracimy troszeczkę jej potencjału, a jeśli jednocześnie chcielibyśmy spróbować każdego dnia czegoś innego lub porównać między sobą kilka kaw, no to musimy otworzyć wszystkie paczki naraz i ten efekt wietrzenia będzie jeszcze bardziej skumulowany. W przypadku właśnie monoporcji, takich jakimi są kapsułki, czy instant, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie ma takiego ryzyka. Jedziemy dalej. Wspomniałem już o tym również, że ta kawa jest droga i oczywiście jest ona droga, ale zwróćmy uwagę na to, że jakby taki środowiskowy koszt jej pozyskania jest dużo niższy niż chociażby kawy typu espresso w ekspresie ciśnieniowym. Z punktu widzenia użytkownika nie potrzebujecie ekspresu, nie potrzebujecie młynka, nie potrzebujecie wagi, drippera, serwera, jednorazowych papierowych filtrów, konewki, czajnika z konewką, żadnej z tych rzeczy. Macie tylko kawę, wodę i kubek. I tę wodę w przypadku kawy specialty nawet nie musicie jej podgrzewać, zagotowywać, tylko ta temperatura to powinno być około 70 stopni, więc też zużywacie przy okazji nieco mniej prądu i grzejecie wodę tylko wtedy, kiedy chcecie sobie zrobić kawę. Wszystkie te czynniki sprawiają, że taki ślad środowiskowy kawy rozpuszczalnej jest najmniejszy ze wszystkich możliwych metod przygotowania kawy. Na drugim miejscu po niej są kapsułki, dopiero potem jest przygotowywanie kawy w dripie, w ekspresie przelewowym. Jeszcze dalej będzie ekspres ciśnieniowy gdzieś na samym miejscu, ponieważ do jego wytworzenia potrzeba wielu surowców i on cały czas podgrzewa wodę, ciągnąc dużo prądu. Mamy dużo strat również, czego też nie ma w kawie specialty typu instant. Nie ma strat, nie ma nieudanych zaparzeń, nie ma kanałowania, nie ma źle ustawionego młynka, nic nie marnujecie. Ta kawa może jest droga, ale pomyślcie, ile ziaren ląduje w koszu poprzez to, że coś nam nie wyjdzie. Tutaj znowu nie ma tego ryzyka. No to teraz porozmawiamy sobie o temacie prawdopodobnie najbardziej takim kontrowersyjnym, albo takim, który gdzieś tam widziałem, że wzbudził sporo pytań, czy sporo krytyki, mianowicie cena. Dlaczego ta kawa jest taka droga? No, już trochę o tym powiedziałem, że kawa typu specialty w formie instantu musi być droga, bo drogi jest proces jej przygotowania i drogie są ziarna, z których tę kawę pozyskano. Natomiast tak tylko dla porządku powiem Wam, że tutaj będę przeliczał ceny na saszetki, czyli na jedną porcję, na jeden kubek kawy. Kawy od Savage Coffee, które mamy w ofercie w Coffee Desku, to cena w zależności od ziarna między 8 a 12 zł za porcję. Wydaje się to być dużo, to wydaje się być tyle, ile kosztuje kawa w kawiarni, ale biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których sobie wspomnieliśmy, no to już każdemu zostawiam to do rozwagi. Jeszcze tylko powiem słów kilka na temat porównania z innymi markami kawy, bo sobie zrobiłem taki szybki research i tak. Kawa z Barna, z Berlina, ta najczęściej przez Was przywoływana, to 2,5 euro za saszetkę, czyli 11,50 zł około. Za jedną saszetkę, to też jest kawa specialty, ale to nie jest 88-90 punktowa gejsza z Panamy. Idziemy dalej. 3FS, Dublina, bardzo znana palarnia, również ma instanty w swojej ofercie i oni życzą sobie 3 euro za jedną saszetkę, czyli prawie 15 zł. Za taką kawę specialty 83-84, może 5-punktową. Więc też drożej niż w przypadku Coffee Deska. Voila, czyli Amerykanie, którzy sprzedają swoją kawę rozpuszczalną głównie na tamtym rynku, to 3 dolary za jedną saszetkę kawy z Brazylii czy kawy z Gwatemali, też między 83 a 84 punkty, czyli 12 zł. Innymi słowy, kawa Savage Coffee jest najtańszą kawą rozpuszczalną instant na rynku. Najtańszą kawą rozpuszczalną specialty, przepraszam, na rynku. A no, kto z Was próbował, ten być może mógł już się przekonać, jak to smakuje. No, to nie są takie ziarna, które ledwo się łapią na próg specialty. To są kawy m.in. gejsze z Panamy, które naprawdę także w formie ziarnistej są i będą dostępne w Coffee Desku. I to są ziarna naprawdę z wyższej półki. To nie jest taka podstawowa brazylka pod szybki przelew, tylko coś jednak albo trochę, albo dużo lepszego i cenowo na tle konkurencji plasuje się to no, bardzo konkurencyjnie. Ale już abstrahując od konkurencji, to oczywiście, czy ktoś chce tyle zapłacić, czy nie, czy mu się to opłaca, czy nie, zostawiam do rozwagi. Czy to jest kawa na co dzień?
Pewnie nie. Pewnie jeśli ktoś lubi kawę specialty, no to jednak wciąż bardziej mu się opłaca kupować sobie ziarna czy nawet kapsułki. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście w podróży, jedziecie pociągiem i kawa w Warsie no nie kosztuje chyba mniej niż 6 czy 7 zł. No a za 8 możecie mieć już saszetkę instantu Savage Coffee i po prostu napić się na pokładzie właśnie w wagonie w pociągu kawy, no chyba o niebo lepszej niż tego, co tam Wam zaserwują. Jeśli, nie wiem, jesteście w górach i chcecie się napić gdzieś kawy, powiedzmy w schronisku, no to też ona nie kosztuje 5 zł. A jej jakość bywa raczej dyskusyjna, mówiąc delikatnie. I jak się pomyśli o tym właśnie kontekście, o tym, ile kosztuje kawa poza kawiarnią specialty, poza własnym domem, a ile kosztują instanty jakości specialty, no to naprawdę się okazuje, że te 12 zł za filiżankę to wcale nie jest więcej albo nie jest dużo więcej niż za jakąś taką, no co to dużo mówić, często parszywą kawę, jaką mamy do dyspozycji w drodze. Zatem to oczywiście każdy musi sobie rozstrzygnąć indywidualnie, ale myślę, że warto sobie to też przemyśleć. Tak jak powiedziałem, ja też tych instantów nie piję codziennie. W domu piję raczej kawę ziarnistą, też piję sporo kapsułek, no ale wtedy, kiedy się śpieszę albo kiedy właśnie jestem na wyjeździe, zawsze włożę ze sobą paczuszkę instantu i czy to na stacji benzynowej, czy to właśnie w pociągu, czy na lotnisku, czy gdzieś w podróży, gdzie nie chcę zabierać ze sobą młynka, paczki z kawą, wagi, konewki, aeropresu i czegoś tam jeszcze, biorę po prostu takie oto pudełeczko i to pudełeczko zastępuje mi po prostu cały kawowy sprzęt, waży nic, sam komandante waży ponad pół kilograma, no to pół kilograma takiej kawy wystarczy Wam spokojnie na dwutygodniowy wyjazd i nic więcej nie musicie ze sobą zabierać. Tyle w kontekście cen. Ja teraz troszeczkę skieruję swój wzrok w stronę czatu i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Dobra, jedziemy. Pytanie. Rozumiem, że kawa rozpuszczana specialty jest określana jako specialty tylko dlatego, że powstała z ziaren 80 plus punktów. A jak to smakuje po przetworzeniu ma już mniejsze znaczenie. I dalej kontynuacja pytania, czy rozpuszczalna specialty po jej zaparzeniu również dostaje jakieś punkty, które są symetryczne z punktami używanym przy ocenianiu ziaren. No to już do tego dochodzę, to są pytania od kawowego krytyka, zatem śpieszę donieść, że tak, kawa specialty w formie instantu po zaparzeniu również smakuje tak samo dobrze jak przed. Jeśli w przypadku Savage Coffees używacie, parzycie tę kawę zgodnie z instrukcją, to ona smakuje tak jak bardzo dobra kawa z dripa. To jest 5 kaw do wyboru, każda ma troszeczkę inny charakter, jedne są bardziej kwiatowe i delikatne, jak na przykład Iridescence, inne są nieco mocniejsze, bardziej takie skoncentrowane, tropikalno-owocowe jak Parabolic, ale każda z tych kaw przy zachowaniu właściwych proporcji, czyli użyciu około 200 g wody, 190 g wody o temperaturze około 70 stopni, smakują jak bardzo dobrze doparzony drip. Naprawdę, serwowałem tę kawę wielu osobom, które w ogóle nie miały pojęcia, że piją instant i pytałem ich, jak Wam smakuje kawa? I mówili, że bardzo smaczna. I okazywało się, że to była właśnie kawa rozpuszczalna. I można tę kawę spokojnie oceniać podług arkusza SCA. Oczywiście instant to nigdy nie będzie 100% tego, co barista w idealnych warunkach ze super sprzętem i super wodą może z takiej kawy wyciągnąć. Zawsze tutaj jakaś strata na jakości będzie, ale to nie jest 50%, ani 30%, ani nawet 20% straty na jakości, tylko powiedziałbym, że maksymalnie, no nie wiem, 5, 7%, 8% jest to utraty, max. I ten kompromis, moim zdaniem, jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę, że większość z Was, no to nie są profesjonalni bariści. Nie dysponujemy wodą o idealnych warunkach, taką jak my mamy na przykład tutaj w kawiarni w Warszawie. Nie mamy młynków typu Commandante czy Ikei. Nie mamy 15 lat doświadczenia w zaparzaniu kawy i nie potrafimy tych wszystkich rzeczy tak ze sobą złączyć w jednym miejscu i czasie. A to właśnie zrobiono z kawą instant w procesie jej produkcji. To nie są ludzie, którzy z przypadku się tym zajmują i oni mają idealne środowisko do zaparzenia kawy. W związku z czym zwróćmy tylko uwagę, że zaparzając kawę ziarnistą w domu, oczywiście odkładając na bok cały ten taki rytuał, że to jest fajne i to jest hobby, że możemy to lubić, no to jednak nigdy nam się nie uda dojść do takiego poziomu w domu, albo prawie nigdy, prawie nikomu z nas, jaki to poziom można uzyskać właśnie w specjalnie przygotowanej do tego, nazwijmy to, fabryce. I teraz dalej,
Kawowy krytyk. Trzecie pytanie. Jeśli mówimy, że ekologia to ważny aspekt, a już tym bardziej przy produkcji kawy, to czy nie powinno się odchodzić od produktów przetwarzanych ze względu na ich nienaturalność, nieneutralność dla klimatu? No już troszkę odpowiedziałem na to pytanie, kawowy krytyku. Mianowicie kawa rozpuszczalna według wszelkich badań jest najbardziej ekologicznie, najbardziej ekologiczną metodą produkcji kawy. Najmniej zużywa zasobów. Wszędzie tam, gdzie centralizujesz produkcję i gdzie konsumenci muszą używać jak najmniej sprzętu, to zyskujesz ekologicznie, jesteś bardziej neutralny dla klimatu. Dlatego, że żeby przygotować, wytworzyć kawę, powiedzmy dla miliona osób kawę instant, potrzebujesz jednego miejsca, jednej fabryki. Natomiast jeśli te milion osób miałoby samodzielnie przygotowywać kawę w domu, to musiałbyś wyprodukować milion młynków, milion czajników, milion wag, milion dripperów, zużyć milion litrów wody i tak dalej, i tak dalej. I to jest nieporównywalnie większy koszt, jak się okazuje. Może to jest nieintuicyjne, dla mnie też to było zaskoczenie, kiedy się o tym dowiadywałem podczas takiego zgłębiania świata kapsułek specialty, no ale no, liczby po prostu nie kłamią. No dobra. Jedziemy dalej. Gdzie taką kawę kupić, pyta Szymoner. No na przykład właśnie w Coffee Desku taką mamy. Czy będą testy takiej kawy rozpuszczalnej i zestawienie waszych kaw z kawami z marketów? Pyta Krzysztof Czuryło. Krzysztofie, możesz sobie sam zrobić takie zestawienie i sam spróbować i samemu to porównać. Pamiętam, że chyba James Hoffman kiedyś robił porównanie takich kaw i próbował też kaw instant jakości specialty na swoim kanale. I pamiętam, że właśnie bardzo pochlebnie wypowiadał się o kawie Voila, czyli właśnie o kawie powstającej w tym samym miejscu, w którym powstaje Savage Coffees. I jedziemy dalej. Sebastian Kownacki pyta, co z wodą? Jak bufor będzie wysoki, to na logikę będzie oddziaływał i na rozpuszczalkę, i na mieloną. Kwasy to kwasy. Wiesz co, to nie do końca tak jest. To znaczy, owszem, lepiej jest używać mięciutkiej wody do przygotowywania kawy instant o jak najniższej mineralizacji. I oczywiście na wodzie z kranu będzie trochę gorzej smakować, ale ta różnica nie jest tak drastyczna z tego prostego powodu, że charakterystyka wody, jej skład ma największe znaczenie w procesie ekstrakcji, w momencie, w którym ty chcesz wypłukać z ziarna rozpuszczalne związki. Natomiast kiedy już to zrobiłeś i masz to wszystko gotowe, to już niczego nie ekstrahujesz, już nie ma ekstrakcji, ty po prostu to rozpuszczasz w wodzie. Jeśli woda ma jakąś fatalną charakterystykę, to jedyne co może się wydarzyć, to może po prostu ona przykrywać swoim smakiem smak tej kawy specialty, ale nie zablokuje ci ekstrakcji. To tam, nawet jeśli jest sód, który bardzo destrukcyjnie wpływa na ekstrakcję kawy, to on już nie ma czego blokować, bo on nie zablokuje rozpuszczania się cząsteczek kawy z ziaren, z tej struktury, którą tworzą zmielone ziarna kawy, bo to już zostało dawno zrobione w idealnych warunkach. Także znów instant tutaj ma przewagę nad parzeniem kawy w domu, bo skład wody nie jest dla nas tak istotny. Okej. Dobra. Jak ma się skład wody do kawy, to powiedziałem. Kawa ziarnista nie leci do Nowej Zelandii po drodze. Nie leci. Dobra. Jedziemy dalej. Kondziu. Cześć, Konrad. Mówisz, że jesteś i że masz kawkę. Cieszę się bardzo. Dobra. Kawowy krytyk pyta. Ile punktów jakościowych znika po przetworzeniu takiej gejszy 90+ na kawę rozpuszczalną? Mówimy o tej kawie rozpuszczalnej, że to gejsza wysokiej jakości. Jaka jest strata? No trochę już o tym powiedziałem. Myślę, że tak około 5%. No więc myślę, że jeżeli miałeś kawę 92-punktową, no to ona w formie instantu będzie miała pewnie z 88 punktów, coś takiego, tak bym strzelał. Chociaż nie robiłem takiej oceny, bo szczerze mówiąc, no też nie po to piję kawę specialty, żeby ją punktować na arkuszu. Piję ją po to, żeby mi smakowała i żebym mógł ją sobie zaparzyć w dowolnym miejscu i czasie, gdzie jestem jednak. Wojtas 23322. Tutaj każdy mówi, że drogo, ale jak są kawy za 180 zł za 100 gramów, to już mało kto marudzi. A to się wydaje drogo, jak mamy jedną cenę, ale faktycznie jak się przeliczy, ile wyjdzie za jedną kawę, to jest to nagle nie no aż tak drogo jak na specialty oczywiście. No tak, oczywiście zwróćmy też uwagę, że żeby nacieszyć się kawą jakości specialty, no to trochę musimy wydać.
To nie jest tak, że sobie kupimy Skertona za 150 zł i Dripper za 30 zł i będzie super. W sensie będzie to dobra kawa, dużo lepsza niż z marketu, ale jak sobie kupicie taką gejszę i ją wrzucicie w taki setup i zaparzycie ją na wodzie z kranu, no to będziecie mocno rozczarowani względem tego, jak ona na przykład będzie smakować w kawiarni. Zatem to też należy wziąć pod uwagę. Oczywiście sprzęt to inwestycja na lata, kupicie sobie komandantę, macie go na całe życie i jasne, ale znowu, nikt nie twierdzi, ja na pewno nie twierdzę, że teraz należy się przerzucać z picia kawy ziarnistej na kawy rozpuszczalne. To w ogóle nie o to chodzi. Dobra. Hasim albo H2SimM pisze, czy pijesz kapsułki? Tak, piję kapsułki, co więcej, również te kapsułki produkuję razem z Savage Coffees, którą to markę rozwijam wspólnie z producentem właśnie w Panamie. Jak najbardziej stworzyliśmy też kompostowalne, 100% wytworzone z trzciny cukrowej kapsułki z kawą specialty i to jest super jakościowy produkt, stoi tak kapeczkę wyżej od instantu i jak najbardziej piję również te kapsułki. Okej. I też Wojtas 23322 mówi, że kapsułki też można ze sobą zabrać. Jak się gdzieś jedzie, to można spytać, czy tam będzie ekspres na kapsułki i można je wziąć ze sobą do teczki. Jak najbardziej, pod warunkiem, że masz ekspres na kapsułki, że jest to kompatybilne z Twoimi kapsułkami ekspres. Pamiętaj, że musisz mieć też filtrowaną wodę, żeby się w pełni nimi nacieszyć i że stan ekspresów w hotelach czy różnych Airbnb no zwykle pozostawia sporo do życzenia. Dobra. Wojtas mówi również, że chciałby zestawić kapsułki Savage z Koloną i Caffeination. Bardzo proszę, możesz sobie zamówić po paczce każdej i dać znać, jak Ci smakuje. Wracamy jednak do tematu kawy instant. Hasi mówi, że zainwestował w Wilfę, w Aeropress, zamawia kawy świeżo palone, żonę nie pozwolił kupić ekspresu na kapsułki, a ja mówię, że je piję i nie może się jej tu pokazać tego live'a. No dokładnie tak jest. Dobra. Co sądzę o wielorazowej kapsułce? Jak już się ten temat kapsułek pojawił, no dobra, no to już chwilę o nich pogadajmy. Czy są ok, czy nie są ok, jak mielić i czy komandante da radę, skoro kawa do kapsułki mielona jest młynkiem rolkowym i tak dalej. No moi drodzy, kapsułki wielorazowe to największy badziew, jaki w życiu widziałem. A to z tego powodu, że to jest technologia rocket science, żeby zrobić dobrze kapsułkę, a bardziej chodzi mi o to, że żeby zmielić kawę do kapsułki, trzeba właśnie przemysłowego, czterostopniowego, rolkowego młynka z kompaktorem, z odsiewaczem pyłu, trzeba laserowo sprawdzić, jak się każda cząsteczka kawy rozkłada, tego nie zrobi nawet komandante, a już na pewno nie jakiś tani nożowy młynek, więc jak sobie zmielicie kawę w domu i wsadzicie ją do takiej aluminiowej kapsułki, no to efekt będzie mizerny. To nie ma kompletnie sensu. Jak już chcecie pić kawę z kapsułki i Wam zależy na smaku, no to po prostu sobie kupujcie jednorazowe kapsułki. Weźmy też pod uwagę, jak bardzo wiele czasu zajmuje zmielenie takiej kawy, włożenie jej do tej kapsułki, zamknięcie, potem wyczyszczenie i tak dalej. To już chyba lepiej sobie kupić automatyczny ekspres ciśnieniowy niż parzyć kawę w kapsułkach wielorazowych. No dobra. Okej. Jedziemy dalej. Kawa Instant Specialty, ile ona może leżeć w torebce i opakowaniu i czy czas drastycznie wpływa na jakość smaku? To wszystko zależy od tego, czy jest pakowana indywidualnie, czy też zbiorczo. Jeśli indywidualnie w saszetki, które są zamykane w atmosferze ochronnej z azotem bez tlenu, no to co najmniej 12 miesięcy. Jeśli masz kawę, która nie jest pakowana w takiej atmosferze, to na pewno się utleni szybko, pewnie już po paru miesiącach. Jeśli masz kawę zapakowaną w duży słoik lub worek, no to na bank się utleni od razu po otwarciu. Kawy Savage są pakowane oczywiście indywidualnie, w pojedyncze saszetki, oczywiście w atmosferze ochronnej z azotem, więc one mogą leżeć 12 miesięcy plus. W ogóle czas nie robi na nich wrażenia. Dobra, okej. No i właśnie tutaj o Kato92 mówi, że jeśli już idziemy w jednorazową kapsułkę, wielorazową kapsułkę, to czy nie prościej iść w ekspres kolbowy? No właśnie, zdecydowanie chyba tak, albo po prostu w taki automat. To jest lepsze niż wielorazowa kapsułka. Okej, no to jeszcze chciałbym ewentualnie zapytać, czy Wy macie jakieś pytania? Ja ze swojej strony dzisiaj powiedziałem o wszystkim, o czym powiedzieć chciałem, to znaczy, że powiedzieliśmy sobie o historii instantu,
o tym, jak się produkuje go na skalę przemysłową, jak się go produkuje w przypadku kaw specialty, jakie są jeszcze inne argumenty przemawiające do tych niezdecydowanych lub przeciwnych kawie instant typu specialty. Zatem, jeśli nie ma więcej pytań na sali i jeśli ciekawość wszystkich została zaspokojona, to myślę, że będziemy powoli zmierzać ku końcowi, chyba że są jakieś inne tak zwane wolne wnioski, nie dotyczące stricte tematu instantu. Jeśli chcecie o coś zapytać w kontekście tego, jak parzyć Waszą kawę, to teraz mamy na to ostatnie kilka minut. Okej. Okay. Czekam jeszcze na parę pytań z Waszej strony. A jeszcze w międzyczasie, kiedy na te pytania będę czekał i zanim na nie odpowiem, to jeszcze Wam opowiem o takiej ciekawostce, którą ostatnio trafiłem. Mianowicie jest taka marka ze Stanów, która produkuje mrożoną kawę instant. Jeszcze tego nie próbowałem, ale wygląda to tak, że produkują oni taki rodzaj, taki po prostu kostki, jak kostka lodu, zamykają to w kubeczek i to jest taki zamrożona, lekko płynna kawa rozpuszczalna. I oni to transportują do Was w formie właśnie zamrożonej, cały czas w obiegu mrożniczym i Wy po prostu wrzucacie sobie taką kostkę do serwera, zalewacie gorącą wodą i powstaje z tego napar. Tak też można przygotować kawę instant. Czy ona jest lepsza od pudru, proszku, granulatu? Nie wiem, bo nie próbowałem. Na pewno jest to duży problem, jeśli chodzi o transport. No bo taka kawa musi być ciągle zamrożona i to już jest skomplikowane, ale daję tylko znać, że takie coś również jest. Czy polecam jeszcze jakąś inną wodę niż żywiecki kryształ mieszankę minerałów Third Wave Water? No to wiesz co, z takich sklepowych wód to Ci nic więcej nie polecę. Ja w domu używam filtra Brita, teraz muszę zamontować system odwróconej osmozy od Aquo i na tym sobie będziemy pić w domu kawę. Wcześniej też używałem po prostu wody demineralizowanej i w niej rozpuszczałem sobie minerały, no ale jest to średnio ekonomiczne rozwiązanie, no więc w końcu postanowiłem ten system odwróconej osmozy zakupić, tylko muszę jeszcze go podłączyć, także to polecam. Jeśli ktoś już naprawdę chce się nacieszyć super jakości kawą. No i znowu, to jest też taka kolejna rzecz. I zobaczcie, ile wysiłku w ogóle zajmuje, czy wymaga przygotowanie kawy ziarnistej jakości specialty na poziomie, na którym się to robi w kawiarniach, czy na którym dałoby się osiągnąć optimum. Już nawet sobie kupimy to komandanty, już sobie kupimy tą wagę, tą konewkę, mamy dripper, obejrzeliśmy milion filmików w internecie, mamy drogie ziarna, mamy dużo czasu, to jeszcze problem pozostaje z wodą. No i teraz tak, filtr ze sklepu, z dbanka, średnie rozwiązanie, nie do końca zdaje egzamin. Żywiecki kryształ w plastikowej 5-litrowej budelce, no trzeba ciągle chodzić do sklepu i pamiętać, żeby go kupić. Nie wszędzie jest dostępny. No to może woda demineralizowana w baniakach, to trzeba ją taszczyć i trzeba w niej rozpuszczać minerały. No jest to troszeczkę wariactwo i dlatego ta kawa właśnie jest taka trudna w dotarciu do masowego odbiorcy, bo ona wymaga strasznie dużo zachodu. I właśnie kapsułki i instant są doskonałym pomostem i naprawdę przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i wykorzystaniu odpowiedniego surowca, a obie te rzeczy już są w naszym zasięgu, to jest moim zdaniem przyszłość. Jeśli chcemy spopularyzować tego typu kawę, żeby ona mogła eksplodować popularnością jak piwa kraftowe, no to nie ma innej drogi. Naprawdę niewiele jest osób na świecie, które chcą wejść na taki poziom zaangażowania w kawowe kwestie jak my tutaj. Dobra, jeszcze pytanie od Hashima, nie wiem, czy tak się czyta twój nick, H2SIM spacja M, dokładnie tak. Czy mógłbyś podać najtańszy sposób na cold brew? Nie chciałabym, przepraszam, myślałem, że to pan, to cześć w takim razie jeszcze raz. Nie chciałabym na razie inwestować, a spróbować takiej kawy. I czy dobra kawa moja, Wilfa i Słoik w lodówce dadzą radę? Jak najbardziej. Dobra kawa, Wilfa, Słoik, to wszystko, czego potrzebujesz, tylko potem jeszcze będziesz musiała tę kawę przefiltrować. Można zrobić na kilka sposobów, można taką zawartość słoika przelać po prostu przez jakąś gazę albo przez filtr do V60. Może się troszeczkę przytkać, jak zmienisz za drobno, ale generalnie jest to do zrobienia. To, co mogę polecić, to do cold brew używać raczej kaw nie takich super delikatnych, herbacianych, kwasowych, tam keniuszek czy etiopek, tylko czegoś takiego bardziej klasycznego, jakaś dobra Kolumbia, Honduras, Salwador, coś z Ameryki Centralnej, gdzie będziesz mieć nuty czekoladowe, gdzie będziesz mieć taką gęstość, orzechowość, taką wręcz likierowość. Tam będziesz mieć też kwasowość pod kontrolą i to, co ważne, to żeby uniknąć utlenienia w przypadku
cold brew produkowanego w domu, to oczywiście trzeba je zrobić w lodówce i zapełnić sobie ten słoik po brzegi wodą, żeby nie było tam tlenu, żeby powietrze się nie dostawało do kawy, żeby ona nie zdążyła się utlenić. To jest taka moja mała rada. To jest największy problem właśnie przy produkcji cold brew, to utlenienie, które sprawia, że kawa smakuje jak taka brudna ściera, mówiąc brzydko. Dobra, co tam dalej? Kryształ wody, dyskusja o wodzie. No właśnie, tutaj Wojtas 2322 mówi, że da radę w domu zrobić cold brew w słoiku i przelewać przez V60, tylko nie przez, a i przez te filtry z Holandii, bo są grube i dobrze się do tego nadają. No więc jak najbardziej widzicie tutaj potwierdzenie moich słów. Zatem i o cold brew dzisiaj zahaczyliśmy. Jeszcze pytanie od Wojtasa 2322. Pytanie, czy słyszałem lub widziałem Fanex i czy może będzie on w coffee desku, bo to jest jednak dobre rozwiązanie, by zwykły łatwo zbić, a tutaj mamy niejako samą górę od Hemexa 03. Wiesz co, nie słyszałem, co to jest Fanex, ale zaraz się dowiem i będę mógł ci powiedzieć, czy to widziałem. Aha, czyli to jest po prostu taki dripper Hemexa. No wiesz co, nie widziałem. Wygląda jak zwykle wszystko od Hemexa, bardzo ładnie, bardzo wydesignowane to jest wszystko, z podwójnym szkłem, utrzymujące temperaturę, ale to z tego co widzę jest na filtry mniejsze, trójki. No one trochę inaczej pracują niż filtry większe, tam 6, 8, 10, więc tak nie do końca jestem fanem tego małego Hemexa, jeśli chodzi o przebieg, jakość ekstrakcji, ale oczywiście znajdą się pewnie i fani takiego rozwiązania. No dobra, MJ Polsat, dzień dobry, bardzo się cieszę, że zdążyłem na live'a, mam pytanie, czy ktoś jest w stanie polecić jakiś młynek do 600 zł pod espresso? Są takie młynki jak Gref i czy ktoś je ma i czy jest szansa na espresso? Mój drogi Polsacie, jak rozumiem, pytasz o młynek elektryczny do espresso, jeśli o taki pytasz, no to będzie ciężko. Z takich młynków, które są naprawdę sprawdzone i które dobrze mielą, to Ci polecam Eureka Minion. Wiem, że to jest więcej pieniędzy, wiem, że to jest drożej, ale jeśli już tyle wydajesz pieniędzy i chcesz się bawić w to espresso i chcesz się nacieszyć jego smakiem, no to polecam dołożyć. Tak jak się poleca dołożyć do Commandante, tak polecam dołożyć do Miniona, bo to jest naprawdę super młynek. I on jest nieduży i ma stalowe żarna. Jest cały wykonany z metalu, to nie jest taka plastikowa zabawka jak ten Gref, ma regulację na śrubie mikrometrycznej ślimakowej, bardzo łatwą w obsłudze, ma bardzo łatwy dostęp do żaren, który możesz czyścić, ma stalowe, płaskie żarna 54 mm lub większe w zależności od wersji i co najważniejsze, spełnia się w swojej roli doskonale. Innymi słowy, takiego młynka możesz nawet używać w kawiarni i na pewno w domu, jeśli chcesz sobie przygotowywać espresso w ekspresie kolbowym, będziesz z niego zadowolony. Jeśli nie chcesz, nie możesz sobie pozwolić na nowy, pewnie da się znaleźć jakiś używany. Zwykle te młynki nie są w jakimś ciężkim stanie, no bo nie używa się ich w kawiarni, nie zajeżdża się. I taką też pozycję mógłbym Ci polecić. Jest jeszcze jeden taki młynek bardzo fajny, który się nazywa Baratza Sette, tylko nie model Baratza Sette 30, bo on nie ma mikroregulacji, tylko Baratza Sette 270. Cenowo podobnie jak Minion, troszkę lepszą robi dystrybucję ten młynek, ale biorąc pod uwagę bezawaryjność, solidność, to bym Ci polecał tego Miniona. Zdecydowanie do espresso naprawdę nie będziesz żałować wydanych złotówek. Sebastian Kownacki, czy czytałeś Physics of Filter Coffee i jaką mam opinię? Nie czytałem. Dobra. Proporcje do cold brew. Jakie proporcje do cold brew? Czy 8 gramów na 100 ml? Wiesz co, to zależy. 8 to taki max. Ja bym raczej zaczął od 7. 6 może być mało, ale 7 to powinno być ok. Pamiętaj, że jak zrobisz 8, no to będziesz miał raczej niedoparzoną kawę. I ona będzie miała sporo kwasowości, będzie miała spore stężenie, ale będzie taka trochę pusta, mało słodka, może być wręcz taka słonawa, będzie miała krótki posmak. Bym uważał z tymi 8 gramami, ale wiecie, no być może akurat dla danej kawy, dla danego stopnia zmielenia, dla danej wody, dla danego czasu maceracji to może być dobre rozwiązanie, no więc tak ciężko bez tych wszystkich informacji o czymś takim powiedzieć. I pyta mnie jeszcze Wojtas 2322, jaki ekspres na kapsułki polecam. I miałem taki w live'ie o
kapsułkach kolonna. No to tak, polecam 2-3 ekspresy na kapsułki. Polecam taki model Inissa albo Essenza. Poczekajcie chwilę, żebym czegoś nie przekręcił. Essenza Mini, już sprawdzamy. Tak, ekspres Essenza Mini. Kosztuje 300 zł w najtańszej ofercie, jaka mi wyskoczyła na Google. Malutki, można go ze sobą wziąć w podróż do samochodu, wrzucić i w ogóle nie zajmuje miejsca, jest bardzo fajny. Ale najbardziej polecam Wam taki model City, jak miasto, chyba City Z. Cities, tak się nazywa. I to jest taki większy troszeczkę ekspres. Już Wam tutaj wpisuję jego nazwę. I to jest ekspres, którego sam używam w domu. On ma bardzo fajną, mocną pompę, ma duży zbiornik na wodę, ma bardzo taki solidny metalowy mechanizm do wpinania tych kapsułek, ma duży zasobnik na zużyte kapsułki, więc nie trzeba co chwilę ich wymieniać. No i generalnie robi bardzo dobrą kawę z kapsułki, najlepszą z tych takich powszechnie dostępnych ekspresów. Drugi jeszcze model to jest Pixie, taki z metalowymi bokami. On ma troszkę inny mechanizm wpinania kapsułki, bo tam są różnice między tymi ekspresami i też jest spoko, więc te trzy Wam polecam. Są jeszcze takie ekspresy, które teraz się pojawiają na rynku, one się nazywają Morning, jak poranek, i mam taki jeden zamówiony, jeszcze go nie zdążyłem przetestować, ale on jest taki bardziej IVI, on ma aplikację, można sterować, robić preinfuzję, profilowanie ciśnienia, objętości, no w ogóle cudawianki. Więc jak będę miał ten ekspres i on będzie fajny, no to wtedy będę mógł powiedzieć, czy go polecam, czy nie, ale on na pewno będzie drogi. On będzie kosztował pewnie gdzieś około tam 1500 zł, coś takiego. Dobra. Sebastian Kownacki. Czy coś pod filtr równie dobre co komuś, ale z silnikiem? Czy nie przebije do domu? No nie. Znaczy wiesz co, Wilfa Uniform jest bardzo fajnym młynkiem, wbrew pozorom. Za swoją cenę oferuje super jakość mielenia. To nie jest to komeś, ale można na niej zrobić naprawdę dobre rzeczy. Więc jak koniecznie elektryczny do domu, to ta Wilfa jest spoko. Spoko jest też Baratza Virtuoso. Przez wiele lat jej używałem. No ale jednak komesia w tych pieniądzach to się, to będzie ciężko przebić. Naprawdę. Jeszcze MJ Polsat, piszesz, że chcesz kupić Express Gadzia Classic i pozbierasz jeszcze w takim razie trochę na młynek. No i właśnie to jest w sumie bardzo ważna rzecz. W espresso, w kolbie, jeśli chcecie parzyć espresso manualnie, to przeznaczcie cały albo prawie cały swój budżet, bo nie zapominajmy o ekspresie, na młynek właśnie. To młynek będzie determinował, wyznaczał jakość waszego espresso i on jest ważniejszy niż ekspres, naprawdę. W drugiej kolejności właśnie ekspres, w tym ekspresie warto sobie od razu wymienić sitka na VST i prysznicę, tudzież na IMS, mieć dobrze dopasowany tamper i wtedy jesteście gotowi, żeby naprawdę osiągnąć dobre rezultaty. To espresso jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o jakość, jaką chcecie osiągnąć. Każda mała, nawet niedoskonałość w sprzęcie lub w waszej technice od razu zostanie obnażona w filiżance i żeby w domu sobie dobrze zrobić espresso, to trzeba naprawdę wydać dużo pieniędzy, spędzić dużo czasu, wyrwać dużo włosów z głowy, przemielić dużo kawy do śmietnika i to jest najmniej ekonomiczna ze wszystkich metod przygotowania kawy. Szczerze mówiąc, jakbym dzisiaj miał wybierać, to bym 100 razy bardziej sobie wolał kupić ekspres na kapsułki, tak zresztą zrobiłem i tę całą różnicę pieniędzy, zmarnowanej kawy, czasu straconego wydałbym po prostu na kapsułki z kawą specialty. Dobra. Niż zero pod kolbę. To jest spoko młynek. Tak, to jest spoko młynek i pod kolbę i pod filtr. To tak, jak najbardziej polecam. Dzięki za przypomnienie. I jeszcze tutaj pyta H2 Sim. Czy mamy 7 gramów na 100 ml? Jaką grubość na Wilfie i czy 12 godzin wystarczy w lodówce? 12 godzin to takie minimum. Na Wilfie, jak masz to takie oznaczenie filter, to tak pod, mniej więcej na wysokości słówka filter jest taka kreska pozioma, to bym dał jeszcze ząbek drobniej niż ta kreska. Albo jeszcze inaczej, tak jak mieliś do dripa, jeśli gdzieś tam w okolicy tego słówka filter sobie mieliś, to kapkę drobniej zmiel. Kapeczkę drobniej i będzie ok. 12 godzin, no to tak jak już wspomnieliśmy, może być trochę mało, jeśli robisz ekstrakcję w lodówce, a tak należy robić, no to bym tak poczekał z 16 i powinno być trochę lepiej. No dobra, słuchajcie moi drodzy, 7 na zegarach, godzinka zleciała, przynajmniej mi, bardzo szybko. Mam nadzieję, że udało się odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące kawy instant, kawy specialty. Jak się okazało, porozmawialiśmy sobie jeszcze o kilku innych rzeczach.
Dziękuję Wam bardzo za obecność, dzięki za pytania, dzięki za uwagę. No i cóż, pewnie się widzimy za jakiś czas z kolejnym intrygującym i kontrowersyjnym tematem. Jak się pozbiera trochę tych tematów, to może zrobimy jeszcze raz jakiegoś live'a. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego kawowego wieczoru i do zobaczenia. Pa!